Jedną z moich ulubionych rzeczy w PHP jest jego umiejętność automatyzacji. Jeżeli tworzymy wiele projektów, szybko odkrywamy, że pewne elementy nieustannie się powtarzają. Cały czas robimy coś bardzo podobnego, szczególnie w tych początkowych, takich organizacyjnych momentach tworzenia projektu. Zresztą środowisko twórców PHP, programistów PHP również to zauważyło i wiele narzędzi, które mamy dostępne w PHP pozwalają zautomatyzować pracę. Dzisiaj Taka pierwsza zajawka tej automatyzacji, autoładowanie. Zapraszam. Przedstawię wam dzisiaj Autoloader, taką technikę ładowania bibliotek bez ręcznego ich podawania. Idea jest mniej więcej taka: mamy bardzo dużo plików, powiedzmy z klasami. Każdy plik ma jakąś klasę. Chciałbym teraz użyć sobie jednej z tych klas, na przykład tworząc obiekt. Właśnie pierwszy raz to robię. Normalnie wcześniej musiałbym dołączyć tę bibliotekę za pomocą includa, Require a, czy czego tamkolwiek. Ale właśnie autoloader pozwoli mi załadować tę właśnie bibliotekę, gdy tylko próbuję uruchomić tę klasę, wykorzystać na przykład tworząc nowy obiekt tej klasy. Tak abym to nie ja się martwił jak tu dołączyć i co i czy aby już było. Ale żeby to było dynamicznie w trakcie pisania kodu, dołączane właśnie przez PHP, nie przeze mnie. E, czy to jakiś nieporządek wprowadza? Absolutnie nie. Zobaczycie zresztą e, sami, jak to można wykorzystać. Zobaczcie. Cały kod tego odcinka jest w przestrzeni domowej. Mamy przy okazji małą powtórkę używania przestrzeni nazw. Jest w tym pewien zamysł, na końcu się dowiecie, jaki. Jeszcze zanim przejdę do tych funkcji autoloadera, malutkie takie wyjaśnienie, czy rozpisanie tego, co przed chwilą chciałem opowiedzieć. Zobaczcie, żeby uniknąć takiego inkludowania jakiegoś tu jednego pliku, coś tam, tu drugi, następny, klasa, każdy tu z czymś, no właśnie, mam pewne mechanizmy, które zrobią to za mnie z automatu, kiedy będą te pliki potrzebne. Kiedy nie, nie będą się inkludować. Zwróćcie więc uwagę na taki najprostszy, najbardziej banalny, dostarczony tutaj przez PHP mechanizm. Mianowicie mamy taką funkcję w tej dokładnej linijce SPL Autoload Extensions. Określam tutaj, jakie rozszerzenie pliku będzie ładowane. Tak naprawdę mogłem tej linijki tu nie wstawiać, gdyż domyślnie jest to właśnie PHP. A tutaj uruchamiam mój autoloader. Domyślnie nie ma on żadnego argumentu i działa, działa wtedy w taki najbardziej prosty sposób. Otóż przeszukuję bibliotekę w bieżącym katalogu tegoż skryptu, który właśnie uruchamiam. Czyli w tym miejscu, gdzie jest mój skrypt, tam będę szukał tych potencjalnych e, bibliotek. A jaka jest zasada szukania tych bibliotek? Otóż bardzo prosta. Zobaczcie, już niżej będzie to widać, ale jeszcze wcześniej e, zwróćcie uwagę. Mam tutaj jeden plik. Example class, w którym znajduje się jakaś banalna definicja klasy i to bardzo uproszczona. I ten plik jest dokładnie w tym katalogu, w którym się znajduje mój plik tego szóstego odcinka. I mam jeszcze drugą klasę, example class 2, który jest w podkatalogu CLS. Za chwilę to zresztą zobaczycie. Oba te pliki wykorzystamy. Ale popatrzcie. Teraz tworzę sobie obiekt example class. Wiemy już, że ten ukośnik odwrotny to jest ta przestrzeń nazw globalna, zatem chcę załadować sobie klasę example class. Nigdzie jej tu wcześniej nie mam, żadnego include'a nie było, a jednak bez problemu. Co się dzieje? Otóż właśnie tu uruchomiony autoloader będzie szukał pliku o dokładnie takiej, takiej samej nazwy jak ta klasa, example class. Ok? Będzie jej szukał i znajdzie, bo ten plik się nazywa Example Class PHP. Stąd tutaj to rozszerzenie PHP, dobra? Znajdzie ten plik w tym samym katalogu, w którym jest 006 i go po prostu za mnie gdzieś tam dołączy do programu. W efekcie już tutaj przed. Utworzeniem tego obiektu już to zostaje załadowane. Tak na marginesie ten example class tutaj jest w przestrzeni domyślnej, czyli nie mam żadnego name, namespace wcześniej. Po prostu jest to dorzucone i jest to definicja klasy w przestrzeni tej globalnej, tej pierwszej, pierwotnej. No i tutaj ta linijka nie robi więc żadnego problemu, że takiej klasy nie znam czy coś, bo tuż przed tym utworzeniem obiektu ten autoloader załatwia sprawę i jak tu sobie wyświetle ten obiekt to widzę, że on działa. Przede wszystkim, wcześniej mój autoloader załadował sobie tę klasę, i tu przy tworzeniu odpalił się konstruktor, i wyświetlił się jakiś tam komunikat, oraz został wyświetlony plik, z którego załadowany, którego następuje załadowanie tej klasy. Zwróćcie uwagę jeszcze raz na ten kod. Mam tu jakąś prywatną zmienną, ona nie jest istotna. Ta klasa, nie skupiajcie się na niej. Po prostu jest konstruktor, który coś tutaj o w tym miejscu wyświetla. I przy okazji yy, pokazuje mi, jaki to plik jest tym, który tę klasę zawiera. Właśnie tutaj ta magiczna stała file o tym mówi. I tutaj wyświetlam sobie właśnie, że ten file to jest example class PHP. Widzimy, że dokładnie to zostało załadowane tuż przed tym, zanim nie został utworzony ten obiekt. No a tu już jest skutek. Mamy obiekt utworzony. Żadnego include'a wcześniej. Nie musiałem się martwić o nic. Samo zostało tutaj to Odszukane, załadowane. Troszeczkę bardziej to skomplikujmy teraz. Kiedy odpalamy tę mechanikę autoloadera, możemy samodzielnie zdefiniować sposób, w jaki będę dołączał te pliki. Ten domyślny był banalny. Ładuj z tego katalogu, w którym jest wykonywany skrypt. Szukaj po nazwie i tyle. Tutaj wymyślę sobie swój własny sposób. Troszeczkę to zmodyfikuję. Przy czym zwróćcie uwagę, to jest mój pomysł. Możecie mieć inny pomysł. OK. Przyjrzyjmy się więc temu plikowi example class 2. On jest w zupełnie w tym momencie innym miejscu, mianowicie jest w podkatalogu CLS. I tam dopiero się znajduje tenże plik, on się nazywa tak samo jak klasa, to akurat tak musi być, example class 2 PHP i w środku mam klasę example class 2, która też jest tutaj w tej przestrzeni globalnej, żadnego namespace nie określam i Robi praktycznie to samo co tamta. Coś tam wyświetla przy tworzeniu obiektu. Jakiś konstruktor coś na ekranie wyświetli, poda nazwę pliku, w którym to było wszystko umieszczone i tak dalej. Zatem klasa robi praktycznie to samo. Ale teraz przyjrzyjmy się tej, tej linijce, bo jest fajna. Przy okazji wykorzystamy domknięcie lambda funkcję anonimową. SPL, autoload register znowu, i teraz w środku popatrzcie, definiuje sobie anonimową funkcję. Według której, co zrobię? Otóż tutaj argumentem będzie nazwa klasy. W praktyce to jest właśnie to, co ja próbuję tutaj, jako nowy obiekt klasy, przywołać do życia. Zatem, jeśli ja tam sobie później, o tutaj niżej, zobaczcie, ten przykład klasy 2 powołam do życia, tu podaję jawnie tę przestrzeń globalną, bo w niej utworzony jest tam ten plik. Zatem kiedy takie coś tutaj napotka nasz interpreter, to funkcja autoładująca właśnie tę nazwę sobie tutaj pobierze i spróbuje ją przekazać do tej anonimowej funkcji tego autoloadera. I co on wtedy zrobi? Ano za tutaj importuje dla mnie once, czyli na pewno tylko raz, nie więcej. No co, zaimportuję? Weźmie sobie ścieżkę do katalogu, w której się obecnie znajduje mój skrypt, a następnie połączy to z taką predefiniowaną, o, tutaj stałą sobie ją utworzyłem, która ukrywa w sobie po prostu ten podkatalog CLS, o którym mówiłem. Można to wpisać, tu było ręcznie, ale lubię pewne rzeczy tak, wyrzucić jako jakaś stała czy coś. Na początku to wtedy zmieniam, a dalej mogę używać tylko nazwy, na przykład klas Subdir, tak. No i potem jest class name, czyli to, co zostało tutaj przekazane, na przykład example class 2, na końcu rozszerzenie PHP, czyli wtedy ignorujemy tutaj ten SPL Autoload Extensions. Ja sobie tutaj sam określam, jakiego to rozszerzenia szukam. W efekcie, co zostanie tutaj dołączone z automatu? No, dokładnie ten plik example class PHP, tyle tylko, że w podkatalogu będzie przeszukiwany. Nie w katalogu, gdzie jest plik 006 PHP, tylko w jego. W stosunku do jego katalogu, który go zawiera w podkatalogu CSS. Przepraszam, CLS. Tak na marginesie nazwałem to CLS od Classes. Tak w skrót, że to tam niby są jakieś klasy. No i teraz, kiedy wywołuję obiekt tak nowy, właśnie z taką nazwą klasy, której tu nigdzie wcześniej przecież nie definiowałem, teraz zostaje odpalona moja funkcja anonimowa, i znowu wszystko działa. Tutaj jest moment, kiedy już konstruktor zadziałał, czyli Eureka. Example class 2, object is created, file. I zobaczcie, w tym podkatalogu znaleźliśmy ten plik, tę klasę, w pliku example class 2. OK? Wszystko się więc zgadza. I tutaj wyświetlamy ten obiekt. Kolejny, jakiś tam. Obiekt jak najbardziej wszystko funkcjonuje, gra i śpiewa. I tyle jeśli chodzi o taki kod. Dalsza część jest pewną ciekawostką i pewnym wytłumaczeniem, wyjaśnieniem, ale to powoli i po kolei. Zobaczcie, więc jeszcze coś pokażę, bo bym zapomniał, co by było, gdybym sobie wpisał nowy obiekt do jakiejś klasy, która nie istnieje. Ściślej nie istnieje plik w podkatalogu CLS. Plik sam class, php, ok. Czy tam może php powinienem powiedzieć, czy coś w tym stylu. A wybaczacie mi te błędy językowe na pewno. Uwaga, kompilujemy, czy tam uruchamiamy. <noise> Kompilacja to na dożycie. Uwaga, warning, po pierwsze, nie znalazł pliku, zwróćcie uwagę, sam class. Co ciekawe, on szukał jeszcze w jakimś podkatalogu domowe Specjalnie tutaj dałem to wszystko w przestrzeni namespace domowe, ponieważ właśnie on szuka, wykorzystując tę przestrzeń nazw, jak gdyby to niby był katalog, podkatalog, więc tu dodatkowe zamieszanie się robi, ale zaraz się to wszystko jakby wyjaśni, kiedy powiem Wam o pewnych standardach. Generalnie jednak, no nie idzie zaimplementowa zaimplementować tutaj żadnego sam class, zainkludować, bo po prostu taki plik nie istnieje, a tym samym nie jesteśmy w stanie niczego tutaj require'nąć once, Bo po prostu no, nie mamy dostępu do tego pliku. Zatem i tym samym utworzenie obiektu jest po prostu niemożliwe. Fatal error za fatal errorem i tyle. OK, Zatem to wkładamy w komentarz. No a właśnie, a teraz trochę tej teorii, takiego wyjaśnienia, czyli coś o standardach tego autoładowania. Pozwólcie, że to przeczytam, po to to sobie napisałem, żeby sobie przeczytać. Ale tak będę czytał, jakbym to mówił tak, wiecie, na żywo i spontan, pełne flow. takie. A co, kiedy wielu programistów porobi tysiące własnych autoloaderów, z czego niektóre będą po prostu słabe i nieintuicyjne. Co będzie przy pracy nad wieloma projektami, w których pojawiać się będą wciąż inne autoładowania? Uciążliwością byłoby to po prostu wszystko ogarnąć. I teraz uwaga. Najlepiej by było, jakby pewne elementy były takie same, niezależnie od projektu. Szczególnie te, które mogą być takie same. Autoładowanie to właśnie taki mechanizm, który w każdym projekcie może być taki sam. Jeżeli ktoś z Was już trochę programował, Niezależnie w jakim języku, to niezależnie od tego, co, to, co tam sobie postawił za cel, okazywało się, że pewne rzeczy się powtarzają. Takie często czysto techniczne, jakaś organizacja w podkatalogii kodu, ułożenie klas, jakieś zależności no pewne rzeczy są takie ciągle wspólne, jakby co byśmy nie zaczęli, z której strony wpadają w te same tory. No to jest normalne, ale właśnie, dlaczego by. Nie spróbować tego zautomatyzować. Autoloader wychodzi temu naprzeciw, a ściślej, no właśnie. Przychodzą nam tutaj z pomocą tak zwane standardy tego autoładowania, i jeden z nich, za chwilę omówię, jeszcze go nie zobaczymy. Zobaczymy go w działaniu później, w następnych odcinkach. Więc teraz taka trochę teoria. W zasadzie, jak ktoś nie chce, to nawet w tym momencie, jak nie będzie oglądał dramatu, nie będzie. Ale zachęcam, gadam tak. Z całego serca dla Was, więc zostańcie. Otóż, taki standard autoładowania, który chcę Wam krótko omówić, to jest standard PSR4. Jest ich więcej, ale ten się obecnie zaleca i ja go też jakoś tak uznałem, że to naprawdę warto. Otóż on właśnie określa pewien sposób tego autoładowania. I teraz nie, to nie my będziemy sobie ten standard tutaj teraz próbowali zaimplementować, czyli poznamy reguły tego standardu, a następnie napiszemy swoją własną funkcję ładującą, żeby tutaj ten standard spełnić. Nie. Otóż istnieje on już i yy, jest gotowy do pobrania. Ale musimy jeszcze poznać pewne narzędzia, jak kompozer, który nam pozwoli do naszego projektu osobistego, prywatnego, indywidualnego i niepowtarzalnego. Dokoptować sobie taki gotowy autoloader. Zatem wkrótce, a teraz, no właśnie, w ramach tej ciekawostki, coś o tym autoloaderze. Standard PSR4 ma pewne założenia, które jeżeli zaimplementowalibyśmy, no to właśnie mielibyśmy do czynienia z tymże standardem. Co on tutaj zakłada? Punkt pierwszy. Tworzone są takie pary, gdzie się trzeba zapisać, zapamiętać, gdzie jest ciąg. Taki prefiks złożony z nazw przestrzeni, o coś takiego jak tutaj niżej. Już wiemy, co to nazwy przestrzeni. One tam mogą mieć swoje jakieś podprzestrzenie. I one są sparowane, takie prefiksy, z jakąś yy, ścieżką do katalogu, po prostu z jakimś folderkiem. O co chodzi? To znaczy, że jeżeli wystąpi taka podprzestrzeń, to on wie, w jakim pliku będzie szukał tych potencjalnych klas, tych plików z klasami. No i tu o tam taki przykład, czyli takie zapamiętanie o tu jakiś ciąg tych przestrzeni, ten prefiks podprzestrzeniowy, że tak powiem, jest sparowany z jakimś folderkiem. Okay? Kolejne takie założenie ogólne, że ten pierwszy taki element w prefiksie, ten, ta pierwsza przestrzeń, to musi być przestrzenią nazwy dostawcy oprogramowania. No dobrze, webiasiek, tam, potem coś, coś, coś już. To takie proste założenie, żeby porządkować dostawców oprogramowania. Dalej. Ten sam prefiks może mieć przypisanych wiele ścieżek, czyli nie tylko jeden folder może być do takiej ścieżki przypisany, może być tu i więcej tych folderków. Te folderki będą po kolei tam przeszukiwane, czy tam aby nie ma pliku, którego ja chcę zainkludować, czy tam require. -nąć. Dalej, uwaga. To już było. Tutaj, ostatnia część takiego ciągu, kiedy już później na przykład chcemy jakąś klasę sobie tutaj użyć i obiekt stworzyć, to jest nazwa klasy i musi istnieć plik, czyli gdybym teraz miał coś takiego, vendor, tutaj sub, 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 sub jeden sub, i teraz coś tutaj napisane, jakaś tam jeszcze jedna nazwa, to to oznacza, że to, to to już musi być nazwa dla pliku, w którym znajduje się klasa, klasa. To jest dokładnie example class na przykład, o tu może nawet napiszę tak, example class, czyli gdybym miał taki ostatni człon, to to już zakładam, że to jest ten plik Będę szukał example class PHP w którym powinna być zdefiniowana klasa example class okay? w ten sposób zawsze się zakłada że taki ciąg to co jest na końcu to jest plik ale to nie wszystko teraz podprzestrzenie w tym prefiksie które nie są sparowane z żadną ścieżką do folderu będą oznaczać podkatalogi w folderze czyli gdybym tu jeszcze wcześniej miał coś takiego ja może to na razie usunę zostawię tak jak było ten podprzestrzenie tutaj. ok? I teraz wyobraźmy sobie, że mam coś takiego. To sobie skopiuję, wkleję sobie tutaj na chwilkę. I teraz pojawia się coś takiego. Subfolder jakiś. Subfolder. I dopiero teraz class. Niech tam nawet będzie example class. OK? To co to będzie oznaczało? To znaczy, że ten człon. To będzie ten folder. A potem będzie. Moja klasa example class szukana w podfolderze subf, jakimś jeszcze subf, czyli de facto będę szukał o taką folder subf, subf i example class php. Takiego pliku bym wtedy szukał. Ok? Taka jest ogólna zasada tego autoloadera. To bardzo pomaga mi uporządkować wszystko ładnie w folderkach z nazwami. Przestrzeni, żeby mi się tam nic nie gryzło, niezależnie jaki producent będzie sobie coś tam wymyślał, wydziwiał, to ja sobie to wszystko mogę importować do mojego projektu od różnych producentów, jakieś fragmenty oprogramowania, nie martwiąc się, że mi się tam coś pogryzie, bo ładnie pod przestrzeniami nas wszystko jest tam pochowane. Super sprawa. Jeszcze z dwa przykłady, żebyście mieli pewność, jak ten PSR4 egzystuje. Przy czym nie będziemy go teraz implementować, bo jak już mówiłem, zrobimy to sobie później. Nie będziemy wymyślać swojego kodu, by zrealizować PSR4. Zrobili to inni. My to sobie tylko kiedyś wykorzystamy. A tu chciałem Wam po prostu pokazać, jak można myśleć o tym autoloaderze, jak można wykorzystać to narzędzie. Tak trochę w teorii. Na koniec jeszcze będzie ciekawostka tutaj, ale to za chwilkę. Teraz te przykłady jeszcze sobie omówimy. Wyobraźmy sobie w przykładzie pierwszym, że mam takie oto sparowanko. Ciąg pod przestrzeni vendor i x, skojarzony jest z biblioteką lib. Ok? Teraz ktoś stworzył sobie taki zapisek vendor x i tutaj y YY y taki. Nie wiadomo co to. To jest klasa. Ten ostatni w takim razie. Zatem, gdzie będzie szukał pliku? W podkatalogu lib bezpośrednio bo to jest znane i on wie, że ta część to jest ten katalog. Zatem y, y to musi być klasa, bo takie były założenia, o których tu mówiłem. Zatem będzie szukał czegoś takiego. Prościutkie. Drugi przykładzik. Uwaga, teraz mam taką parkę. VendorX znowu jest skojarzone z folderem lib. I to jest te sparowanie. Teraz, ktoś użył takiego ciągu, tutaj tego prefiksa z nazwami przestrzeni. Co to oznacza? Ano, to oznacza, że Vendor x będzie tym moim folderem lip. Ta podprzestrzeń y będzie interpretowana już nie jako podprzestrzeń, tylko jako podkatalog y wewnątrz folderu lip. Folder, tak, folderze lib. A z jako klasa. Czyli czego będę szukał? Popatrzcie, będę szukał lib, następnie pod folderu y, w którym będę szukał klasy z. PHP. Piękny standard. Zalecany zresztą. A na koniec malutka ciekawostka, pewne dopowiedzenie do tego tematu o przestrzeniach nazw. Uzmysłowiłem sobie, że jeżeli widzicie taki ciąg nazw przestrzeni, to myślicie sobie, aha, czyli Zo jest pod przestrzenią przestrzeni domowe, czyli co mam namespace w namespace zdefiniować? Próbujecie tam zrobić w name, namespace wewnątrz namespace, a, a tutaj interpreter mówi nie, 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 tak nie wolno. A no właśnie, żeby takie cuda robić, trzeba po prostu w nazwie od razu podawać te podprzestrzenie kolejne ukośniki. O tak w ten sposób, czyli zobaczcie, tutaj miałem pod przestrzeń domowe, tak? I tu wszystko, co robiliśmy, było w przestrzeni domowej. Jeżeli chcę, żeby coś miało kolejną podprzestrzeń, na przykład domowe zoo, to po prostu robię kolejną podprzestrzeń, namespace. Tamta się kończy w tym miejscu. Tu jest nawias kończący tamtego całego namespace, a. zresztą jak najeżdżam, to się fajna podpowiedź pojawia. I tu definiuję następną tą moją przestrzeń nazw, właśnie o, podając cały ten ciąg. Domowe, czy tutaj od globalnego zawsze startujemy. Domowe. Pod przestrzeń zo. W środku sobie definiuję na przykład jakąś stałą, i tu muszę tak też uwzględnić przy tej stałej domowe zoo. No i mamy kota, który jest żabą. Przy okazji, co się stanie, gdy tu brąsnę sobie obiekt? Szybkie przypomnienie, uwaga, wyświetli się dokładnie ten obiekt, który był tutaj utworzony o tu. Dokładnie ten. Dlaczego? Bo przypominam, obiekty są zawsze w przestrzeni globalnej. Nawet jeśli je tutaj utworzyłem w przestrzeni nazw domowe, to on i tak jest w globalnej. Zatem to, że jestem w przestrzeni teraz domowe zoo, w przestrzeni nazw, to i tak sprawia, że wyświetlenie tego obiektu próbuje go znaleźć w przestrzeni globalnej i znajduje, i znajduje. Browse też jest funkcją w przestrzeni globalnej, bo implementacja mojej funkcji browse tutaj ręcznie o tak sobie to zaimplementowałem. Ta funkcja jest zdefiniowana też w przestrzeni globalnej, więc mimo że znajduje się teraz w przestrzeni domowej i pod przestrzeni zoo i tak sobie korzystam z przestrzeni globalnej. To taka ciekawostka, może wam to troszeczkę poukłada w głowie, a tu sobie stworzyłem uwaga przestrzeń bez nazwy. I to jest właśnie przestrzeń globalna. Równie dobrze mógłbym tego nie robić, ale, ale zrobiłem, żeby pokazać, jak się teraz mogę dorwać do tej m, naszej stałej kod, które, który jest żabą. Domowe. zo Kod. Podprzestrzeń. Podprzestrzeń. Stała. Piękne. A jak się zastanawiacie, ale po co to? Słuchajcie, to naprawdę porządkuje kod. PHP jest... Językiem bardzo swobodnym. Można pisać totalną kaszę i chaos, takiego projektanckiego krapa. Ale można wykorzystać to narzędzie. Można wykorzystać takie cechy, które też PHP ma. I jeśli jesteśmy dobrze zorganizowani, znamy te narzędzia. Można tak pięknie sobie kodzik ułożyć ładniutko. Bajeczka. Tyle na dziś.